120 to lokum, zamieszkuje emerytka. Balbina się nazywa, jej koncert perełka. W szafce wewnętrze, telewizor Gold Stara, prezent od syna PTZ, rozgłośnia Maria. W ręku różaniec, modlić się trzeba. Ojciec, dyrektor, strzela relaks na Seszelach. Tymczasem ona sama jak palec przelewa całą swą szewską pasję na falę. 402 starszy pan z córką i wnukami. Jest ich trójka, Franek, Grażynka i Antoni. Ojciec zakupił się gdzieś u innej pani. Takie już to życie jest skomplikowane, że nie ma bliskich, kiedy chcemy być kochani. Dziadek oparciem jest ostatnim wdowiec po babci. Raczek nie, bo raczek ją szczypnął. Tak tłumaczy dzieciom historię smutną. 609 ten numer mówi sam za siebie. Studentka i klasy średni biznesmen. Ona nie ma kwitu na opłacenie semestru. On agent, dorobił się na długach plepsu. Ona prezentuje mu kolekcję plus rodem z Burnoli. On uskutecznia przy niej swój hedonizm. Każdy jest zadowolony i kręci się forsa. Tak to wygląda syty wilk i cała jest owca. Pisząc 111, kto zajmuje to mieszkanie? Odpowiedź ta sąsiad z góry na to pytanie. Meloman, przecież to zwykły hochsztapler. Rzęzi panie jak tartak, udaje Mozarta. Cała klatka co noc oka zmrużyć nie może. Niby to saksofon, ale ja panu mówię, to dla mnie brzmi jak kranie na kozie trąbie lub gorze. I to jest kocia muzyka. Pożal się Boże, 1300! To nie pomyłka, czarny człowiek jak Heban drzwi otwiera, przyjechał tutaj w latach 90. A cały czas czuje się wciąż bardziej obcy. Jego rodak za oceanem, w białym domu. On chciałby być biały, choć przez moment zrozum. Ksiądz w czarnej szacie chodził po kolędzie raz. Zobaczył Ahmeda i wziął nogi za pas. Ściany mają uszy i szeptu nic nie zagłuszy. Ściany mają uszy i szeptu nic nie zagłuszy. Tysiąc 412. Ten kwadrat to przestrzeń Adolfa właśnie. Dowody na ciele, nie na papierze. Atek robi najlepsze dziary na rewirze. Kozak wzór, igła w ruch, kalka przyklepana. Zaraz będziesz miał na plecach bracie szatana. A dla dam coś bardziej wykwintnego, anioł, gwiazdka lub na łydzie serduszko. 1500 widnieje na tabliczce. Zanurzmy się więc w trzech pokoi ciszę. Nie ma nikogo w mieszkaniu pustą. Promienie słońca przebijają lustro. W kuchni, w popielniczce wygasa papieros. Ktoś tu przed chwilą przecież był na pewno tropem kryminału. Jest balkonowe okno, trup na chodniku, który właśnie niebo objął. Ściany mają uszy i szeptu nic nie zagłuszy. 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 820 drzwi zasów otwieramy i wchodzimy do komnaty z powitej wonią herbaty. Przy sekretarzyku siedzi skryba garbaty. Zapisuje wers, który najpewniej co znaczy. Mrok spowija pokój, pisze przy świecach. Z głośników leci nowojorski instrumental. Spisuje dzieje sąsiadów swoich 15 pięter na 60 metrach kwadratowych.